Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj o sprawie, która jest jedną z najważniejszych, można powiedzieć, najważniejszych tematów, mianowicie o geopolityce, o podziale wpływów w świecie. Moim i Państwa gościem będzie Grzegorz Kuczyński, ekspert z Warsaw Institute. Dzień dobry. Witam, dzień dobry za zaproszenie. Panie Grzegorzu, teraz świat żyje szczytem Putin-Biden. I żeby opowiedzieć o efektach tego szczytu, może najpierw zapytam pana jako eksperta, z jakimi celami przystępowała Rosja do tych rozmów i z jakimi celami Stany Zjednoczone? Znaczy, możemy przede wszystkim mówić o celach oficjalnie deklarowanych. A tych nieoficjalnie nas najbardziej interesują, jak pan uważa, te cele między, Nieoficjalnych, czy prawdziwych, o inaczej, prawdziwych. prawdziwych. Moim zdaniem to wyglądało trochę tak, jakby obie strony próbowały się w pewnym sensie dogadać. Chodziło o to, żeby znaleźć pretekst do kolejnego spotkania Putin-Biden i ewentualnie do rozmów o kolejnych ustępstwach Zachodu. Mam na myśli oczywiście administrację Joe Bidena przede wszystkim, ale też Niemiec, które tutaj od początku kadencji tego nowego prezydenta działają w tandemie, tutaj na terenie europejskim. I to był Tandemie z kim? No, Niemcy? Berlin z Waszyngtonem, bo to już wyraźnie to jest powrót troszkę do koncepcji Obamy z czasów resetu chociażby. Biden robi to samo, on to zrobił jeszcze na początku kadencji, a potwierdził to po szczycie w Genewie w czerwcu i później podpisując z Niemcami to porozumienie słynne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie, a które to porozumienie de facto już ostatecznie otworzyło drogę do dokończenia Nord Stream 2. I wtedy właśnie Stany Zjednoczone oficjalnie tak naprawdę dały zielone światło dla tego projektu. Tutaj Biden po prostu pozostawił Niemcom, moim zdaniem, wolną rękę na terenie Europy, tak jak kiedyś Obama. I tak naprawdę w tym momencie możemy mówić raczej nie o grze między Waszyngtonem a Moskwą, a między Moskwą a Waszyngtonem i Berlinem, który jest jakby tutaj nawet nie podwykonawcą poleceń Bidena, ale w pewnym sensie tutaj wykonuje politykę, powiedzmy, zachodnią, realizuje te cele starego Zachodu w naszej części Europy. Ale jeżeli Waszyngton oddał Niemcom Europę do prowadzenia, można by było tak powiedzieć, to za co? Oczywiście za to, żeby mieć tutaj spokój, że tak powiem, na wschodzie Europy. Tak naprawdę mamy do czynienia z przesunięciem punktu ciężkości, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych na teren Pacyfiku, obszar Na Pacyfiku, Chiny. na Chiny, więc tutaj Europa Bidena nie interesuje. Chce mieć tutaj święty spokój i uważa, że będzie miał święty spokój nie wtedy, gdy postawi, tak jak Trump stawiał na Polskę czy tutaj kraje Trójmorza i wschodniej flanki NATO, no bo one są jednak w konflikcie poważnym z Rosją, tylko postawił na Niemcy, bo mu to gwarantuje spokój, bo wiadomo, że Niemcy z Rosjanami bardzo dobrze współpracują i współpracować będą. No właśnie, ale żeby osiągnąć ten cel Ameryki i Niemiec spokoju, no to potrzebny jest jeszcze trzeci gracz, któremu trzeba coś zapłacić za ten spokój, to znaczy Rosja. Bo rozumiem, że zgadzamy się w tej chwili, że Stany Zjednoczone uznały, że jeżeli chcą w ogóle próbować dogonić Chiny czy prześcignąć Chiny, no to nie mają tyle zasobów, żeby być wszędzie. Musiało się skoncentrować na tym. Stąd też wycofanie z Afganistanu, co zresztą wprost tłumaczył wyjątkowo szczerze Biden na konferencji po Afganistanie. Wyjątkowo szczerze mówił o tym, że dlaczego się wycofano, bo geopolityka, bo zasoby, muszą się skoncentrować na czymś innym i tak dalej. Ale właśnie, no pojawia się to pytanie, gdzie tutaj Polska, no bo tak, wiemy jakie cele jest Stanów Zjednoczonych, czyli mieć tutaj spokój, Niemców mieć spokój, czyli robić jakby biznes, no bo oni mają stosunkowo słabą armię, wszystkie zasoby przerzucają na to, by budować swoją siłę gospodarczą, prawda? Ale jest jeszcze Rosja. No Rosja wcale nie chce spokoju, raczej celem Putina jest jakaś forma restauracji Związku Sowieckiego i czym mogą Niemcy i Stany Zjednoczone zapłacić Rosji za spokój. No przede wszystkim importując jeszcze więcej gazu z Rosji, zgadzając się, i to nie tylko chodzi o Nord Stream 2, bo wszyscy się skupiliśmy na Nord Stream 2, ale nawet ta ostatnia wojna gazowa, jaką Rosja de facto wypowiedziała Europie, to stawką w tej wojnie jest coś więcej niż uruchomienie kolejnych dwóch nitek gazociągu przez Bałtyk. Stawką jest ustalenie na dobrych kilka dekad nowego modelu współpracy energetycznej Europy z Rosją. Niemcy mają być gwarantem właśnie tego porozumienia. Porozumienia polegającego przede wszystkim na powrocie znowu do długoterminowych kontraktów gazowych, które zapewnią Rosji, tak jak w przypadku kontraktu chociażby Jamalskiego z Polską, zapewnią im określone wpływy na przestrzeni wielu lat, niezależnie od koniunktury
na rynku energetycznym, na globalnym rynku energetycznym. No i po drugie chodzi o inne traktowanie Gazpromu Rosji na tym rynku energetycznym gazowym w Europie niż pozostałych graczy. No mamy trzeci pakiet energetyczny, są pewne zasady unijne, które też Bruksela chciałaby, żeby chociażby Mołdawia czy Ukraina te zasady wprowadzała, a tutaj chodzi o to, żeby Rosję wyłączyć z tych pewnych obostrzeń i Nord Stream 2, czy te gazociągi na terenie Niemiec, które rozprowadzają, mają rozprowadzać surowiec rosyjski dostarczany przez Bałtyk, no one też w to się wpisują. Pamiętajmy też o bardzo dużych magazynach gazu należących do Rosji na terenie Unii Europejskiej, które pokazały na przykład teraz, że Rosjanie mogli tym manipulować napełnianiem tych magazynów i to miało też wpływ na ceny gazu. Więc w Europie. Więc mówiąc krótko, w jaki sposób Amerykanie i Niemcy chcą zapłacić Rosji za spokój, jeszcze bardziej uzależniając Europę od Rosji pod względem gazowym, energetycznym, to jest jedna rzecz, ale druga, tak jak pan wspomniał o tym dążeniu Putina do restauracji tego dawnego imperium, być może do końca jego panowania nie uda mu się osiągnąć w 100% tego celu, no bo to musiałoby oznaczać również odbicie krajów bałtyckich. Bo tu jest trudniej mimo wszystko, bo jednak należą do NATO, do Unii Europejskiej. Natomiast moim zdaniem takim ostatnim niespełnionym celem Władimira Putina w tym jego wieloletnim panowaniu jest odzyskanie kontroli nad Ukrainą. I teraz o to idzie tak naprawdę gra. I te dwie rzeczy się wiążą. Nord Stream 2, gaz, Ukraina. Czyli, bo tutaj jakby analitycy się różnią w tym zakresie. Znaczy, co Putin chce zrobić tak naprawdę z Ukrainą? Jaki jest jej cel tej negocjacji i co on chce za ten spokój, jeżeli chodzi o Ukrainę? Czy on chce przywrócenia tam wpływu, czy dokonać jakby fizycznej inwazji na Ukrainę? No bo ja też widzę, że on tą Ukrainę naprawdę traci. To znaczy, jakby problem polega na tym, że tak jest moje wrażenie, że inwazja w Donbasie paradoksalnie zaczęła budować naród ukraiński, paradoksalnie zaczęli budować armię, która dzisiaj już wygląda całkowicie inaczej niż 8 lat temu i to wcale nie byłoby łatwe dokonać takiej wojskowej inwazji, bo Ukraina będzie się bronić. Znaczy, to jest tylko środek do osiągnięcia celu. Czy to miałoby być wojna, czy wymuszenie, przymuszenie do pokoju, jak to Rosjanie ładnie i kiedyś Sowieci określali. Nie wydaje mi się, żeby... Mówiąc krótko, jeśli Putin może osiągnąć swój cel środkami innymi niż wojskowe, to on to zrobi, bo to mu się będzie bardziej opłacało niż wywoływać duży konflikt zbrojny. I Biden za to zapłaci Niemcy, znaczy zapłacą Ukrainą za spokój, pana zdaniem? Być może w tym tak teraz to wygląda. I to nie jest tylko kwestia ostatniego szczytu. To tak naprawdę zaczęło się od tego poprzedniego szczytu w Genewie, a przede wszystkim bardzo znaczące było to porozumienie, o którym wspominałem, amerykańsko-niemieckie, które tak jakby miało zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainie i przekonać, rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy chociażby krajów wschodniej flanki NATO. Tylko to, co jest właśnie najciekawsze w tamtym porozumieniu, to nie są tylko kwestie energetyczne, gazowe, różne tam dziwne rzeczy o tym, że tutaj Niemcy zadbają o to, żeby Ukraina miała jakąś energię ze źródeł odnawialnych, wodorową i tak dalej, różnego rodzaju takie bajeczki. To śmieszne. Tak, tak. Tym bardziej, że ten dokument nie ma żadnej mocy wiążącej. Ten lipcowy dokument podpisany przez Stany Zjednoczone i Niemcy. Natomiast to, co tam było to istotne, to wręcz przekazanie tej władzy Niemcom przez administrację Bidena, jeśli chodzi o realizację interesów tego starego, dużego Zachodu w tej części Europy, bo tam był nawet taki zapis, przypomnę, że dokument dotyczy Ukrainy, bezpieczeństwa energetycznego, natomiast ni z tego, ni z owego w tym dokumencie znalazł się akapit o tym, że Niemcy powinny odgrywać wiodącą rolę w inicjatywie Trójmorza. Więc nagle ni z tego, ni z owego Niemcy, które początkowo tym się w ogóle nie interesowały, traktowały początkowo wrogo, później się zorientowały, że nie powinny ignorować tej inicjatywy. Próbowali dołączyć. Tak, teraz tutaj próbują... Mają sprawować kontrolę rzekomo. Tak, tak, dokładnie tak. Więc, no więc to jest tego rodzaju problem. Czy w jaki sposób Biden i Berlin chcą tutaj zapłacić za święty spokój i zaspokoić apetyty Putina? No przede wszystkim, i to jest taki pierwszy cel, to jest zmuszenie Kijowa do realizacji porozumień mińskich, tak zwanych porozumień mińskich, w takiej kolejności, jakiej chce Rosja. To jest tak zwana formuła Steinmeiera, jeszcze sprzed kilku lat. Bo przypomnę, że
W 2015 roku podpisano te porozumienia mińskie, ale od tamtej pory de facto one właściwie niemalże nie zostały wprowadzone w życie, bo chodzi o to, że gdyby to zrobić według tej kolejności, jakiej chcą Rosjanie, to by oznaczało, że Donbas by dostał daleko idącą autonomię w ramach Ukrainy. Oczywiście formalnie, oficjalnie wróciłby jakby pod kontrolę Kijowa, ale tak rzeczywiście. Jak Krym, tak jak Krym, ale to jest. Tutaj Rosjanie chcą zastosować podobny manewr jak w Mołdawii. Tam mamy też Naddniestrze. I już wiele lat temu był tak zwany plan Kozaka, Dmitrija Kozaka, który teraz też zresztą odgrywa ważną rolę w kierownictwie rosyjskim. Właśnie jakby zjednoczenia znowu tego separatystycznego Naddniestrza z resztą Mołdawii, ale na takich warunkach, że ta Mołdawia już na dobre zostanie w rosyjskiej strefie wpływów, nie wejdzie do żadnego NATO, nie wejdzie do żadnej Unii Europejskiej, będzie polem do zarabiania dla rosyjskich oligarchów. To samo chcą zrobić z Donbasem i Ukrainą. No właśnie, bo pytanie jest takie, co Pana zdaniem, jak można projektować przyszłość Ukrainy? No bo jednak Rosja, można powiedzieć, że w Górskim Karabachu dostała mocno, znaczy to musiał być jednak pewien wstrząs dla tamtejszej armii. No chyba można powiedzieć, że to jest oczywiste, że Armenia posługiwała się bronią i współpracą ścisłą rosyjską. I czy Pana zdaniem to jest tak, że Rosja może dokonać, bo może dokonać inwazji na Ukrainę w przyszłym roku? Mają tam chyba 100 tysięcy wojsk na granicy ukraińskiej rozstawionej. Czy to jest tylko taka negocjacja pod tytułem oddajcie nam ten gaz i formę jakichś wpływów na Ukrainę? Tylko jaką formę wpływów na Ukrainę? Co by ich zadowoliło? Czy jednak inwazja? Znaczy, co by ich zadowoliło, to tak jak wspomniałem, realizacja porozumień mińskich, która będzie oznaczała... Czyli oddanie Donbasu de facto. Oddanie Donbasu oficjalnie Kijowowi, tak? Natomiast no, w praktyce cała Ukraina poprzez przyjęcie tego chorego części organizmu, że tak to nazwę, ten narząd wewnętrzny tego państwa ukraińskiego, on by po prostu toczył rakiem, że tak powiem, całe państwo ukraińskie. I to jest najważniejszy cel Putina, bo on w ten sposób odzyska kontrolę nad Kijowem, a jednocześnie będzie mógł powiedzieć światu, no proszę, w końcu te porozumienia pokojowe są realizowane tak, jak chcieliśmy. I to jest jego dążenie. To nie jest tak, że Rosja chce podbić jakiś tam kolejny kawał terytorium Ukrainy. To jest im do niczego niepotrzebne. Wystarczy, że będą kontrolować formalnie niepodległe państwo ukraińskie, Ale będzie to powrót chociażby do czasów Wiktora Janukowycza, który przecież rozłożył totalnie na łopatki armię ukraińską. Tylko to musieliby się pozbyć Zełenskiego w tej chwili. To już nie będzie takie proste. Nie wiem, czy sam Donbas oczywiście będzie kolejnym sukcesem, czy mińskie porozumienia respektowane będą jednak sukcesem Putina. To bez dwóch zdań, no bo jednak rozszerza jakby granice swoich realnych wpływów. Ale czy to będzie ostatecznie oznaczało, że będzie rządził w Kijowie? Znaczy... Wiemy, że Zełenski swego czasu cieszył się gigantyczną popularnością na Ukrainie i to była po prostu rzecz wyjątkowa, że prezydent zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie, a później jego partia, powołana w bardzo szybkim trybie, zdobyła samodzielną większość w parlamencie ukraińskim. To był pierwszy taki przypadek po 1991 roku. Tylko że chyba troszkę świat teraz skupia się na tym, co jest przy granicy ukraińsko-rosyjskiej, na rozmowach Bidena z Putinem i tak dalej. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w samym Kijowie. Zełenski już nie ma takiej pozycji jak, nie wiem, jeszcze rok czy dwa lata temu. Wyrasta mu bardzo groźny rywal, jego były towarzysz Razumkow, który był przewodniczącym parlamentu. Zerwali ze sobą i nagle się okazuje, że on właściwie, ten Razumkow, idzie tą samą drogą, którą szedł kiedyś Zełenski. Że nagle on nie ma nawet partii, a ona już, ta partia, której nie ma, już ma kilkanaście procent poparcia. Ale za nim Rosja stoi, Pana zdaniem? Może stać za nim nie, Rosja? Nie, niekoniecznie. Znaczy, trzeba, mówi się o tym, że Rinat Achmetow może finansować tę inicjatywę. Achmetow, można różne rzeczy o nim mówić. Czasami, że tak powiem, z Rosjanami trzymał, czasami nie, no bo dla niego głównym interesem jest jego własny biznes. Ale nawet jeśli to nie jest inicjatywa rosyjska, no bo oni mają jednak swój dość silny obóz, niezależnie od tego, na Ukrainie, no to taki podział w obozie rządzącym ukraińskim z pewnością nie wzmacnia Kijowa, tylko może być wykorzystywany przez Rosję, takie rozgrywanie przeciwko sobie różnych sił politycznych, więc tutaj jest pewne niebezpieczeństwo i moim zdaniem, nawet jeśli Rosjanie zdają sobie sprawę, że taka otwarcie prorosyjska partia nigdy nie zdobędzie większości
w parlamencie ukraińskim, no to... Zależy im na destabilizacji. Destabilizacji i podziale. A z drugiej strony, dlaczego ten powrót jakby Donbasu, okupowanej części Donbasu, bo pamiętajmy o tym, że to jest tylko jedna trzecia, tak jakby w ramy państwa ukraińskiego, dlaczego on byłby też niebezpieczny dla Kijowa? No bo wyobraźmy sobie, że znowu setki tysięcy wyborców głosuje w ogólnoukraińskich wyborach i to są wyborcy w 99% głosujący na opcję rosyjską. Między innymi jednym z powodów tego, że od 2014 roku mamy tak zdecydowaną przewagę opcji, powiedzmy, prozachodniej, a na pewno nie prorosyjskiej w parlamencie ukraińskim, czy kolejni prezydenci, to też trudno nazwać ich prezydentami prorosyjskimi, wynika z tego, że nagle dobrych parę milionów wyborców odpadło z Krymu i z Donbasu, wyborców, którzy zwykle głosowali na partie prorosyjskie, więc też o tym trzeba pamiętać. I stąd też pojawiająca się coraz częściej dyskusja w samych kręgach, w elitach ukraińskich, czy w ogóle warto bić się o ten okupowany Donbas. Czy robiąc rachunek zysków i strat ostatecznych z punktu widzenia interesu całego państwa, czy tutaj nie warto zacząć się zastanawiać nad jakimiś innymi rozwiązaniami? Ja to ciekawe punkt widzenia. No i jakby ostatni wątek, on najbardziej nas interesujący, no gdzie w tym wszystkim Polska. Mamy konsultacje, które się odbyły również z Polską, Bidena z Polską, ale w ramach tak zwanej dziewiątki bukaresztańskiej. No i pytanie jest takie, czy Pana zdaniem w tych rozmowach pojawia się Polska, czy nie, pomiędzy Putinem a Stanami Zjednoczonymi? Czy Putin stawia sobie jakieś cele teraz w stosunku do Polski, czy to jest tak raczej kawałek po kawałku, że teraz Ukraina, może Gruzja, może Mołdawia, o Polsce nie ma rozmowy? Czy o Polsce na pewno jest rozmowa, ale to w takim sensie może nie jeszcze, że tutaj chciałby Putin podbijać Polskę, czy odzyskać kontrolę nad Polską, którą Sowieci jeszcze wtedy utracili kilka dekad temu, czy nawet zrobić z Polski strefę buforową, czyli to wszystko przesunąć bardziej na zachód. Raczej wszystko to znaczy NATO, w sensie narzędzia NATO, tak? Tak, znaczy no, przejęcie kontroli nad Ukrainą i teraz to połykanie Białorusi spowoduje, że ta strefa buforowa, która jeszcze do niedawna była na wschód od Bugu, de facto my się staniemy strefą buforową. No, w sensie oczywiście jesteśmy flanką NATO, ale mówię nawet w takim sensie strategicznym, militarnym. Jeśli dojdzie do konfliktu, to nie będzie głębi strategicznej, że ta wojna zacznie się gdzieś tam pod Połtawą czy pod Mińskiem, tylko tutaj przy naszej granicy. Polska jest postrzegana przez Moskwę raczej jako taki kraj, który stwarza im mnóstwo problemów we wspólnocie euroatlantyckiej, jako jeden z głównych adwokatów twardej polityki wobec Rosji, jako adwokat prozachodniego kursu Ukrainy, jako obrońca wolności na Białorusi i opozycji białoruskiej. Krytyk Nord Stream 2 i też taki i kraj, Trójmorze. Taki kraj, który spina ten północny teatr przyszłych wydarzeń wojennych ewentualnie. Mówię o krajach bałtyckich, ale też o Skandynawii. O Szwecji i Finlandii, które są, nie należą do NATO, ale one są w razie konfliktu, ja bym bardziej liczył na Finów niż na Szwedów, niż na wielu sojuszników formalnych. Na Finów niż na Szwedów? Dlaczego? Szwedzi... Finów i Szwedów. A, Finów i Szwedów. Tak, Finów bardziej... i Szwedów bardziej niż bym na nich liczył w razie wojny, niż na przykład no na Austriaków. Tak, no bo oni mają jakby tutaj szczególnie Szwedzi, Bałtyk i tak dalej, zresztą Szwedzi mają chyba bardzo dobrą armię. Oni naprawdę są niepozorni, ale chyba budują naprawdę mocną armię. No, ja przypomnę, że w czasach zimnej wojny Szwedzi... Zresztą mają wspaniałe tradycje, można powiedzieć, które Polska odczuła na własnej skórze. Tak. W czasie zimnej wojny, jeszcze w latach 50. Szwecja miała czwarte na świecie pod względem siły. Siły powietrzne, lotnictwo, mało kto o tym wie. Ale wracając do Polski, ona jest takim spoiwem właśnie tej północy z Grupą Wyszehradzką, też dalej z Bałkanami, przede wszystkim Rumunia. I to przeszkadza Rosji. Pan wcześniej wspominał o tym, że Bidenowi czasami zdarza się być bardzo szczerym, tak jak w przypadku Afganistanu. I wydaje się, że nawet teraz właśnie a propos NATO i bukareszteńskiej dziewiątki i tego, czy tutaj się toczy jakaś gra wewnątrz NATO niebezpieczna dla nas, no to tutaj wydaje się, że znowu Biden być może przez przypadek za dużo powiedział, bo dzień po szczycie z Putinem no tam rzucił taką informację, że tam amerykańskich żołnierzy wysyłał nie będzie na front, jakby Rosja napadła na Ukrainę,
Ale bardziej ciekawe było to, co powiedział, że w najbliższych dniach on ustali datę spotkania z przedstawicielami Rosji, przedstawicieli pięciu krajów NATO. Pięciu tylko krajów. Nie wymienił których, ale wiadomo, o które chodzi, bo przed i tuż po szczycie z Putinem rozmawiał z szefami Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. I to jest szalenie niebezpieczne, bo to by znaczyło, że po raz pierwszy generalnie w przypadku NATO wprowadza się tego rodzaju podziały. Ja wiem, że Stany Zjednoczone tam mają najwięcej do powiedzenia, ale do tej pory jednak, jeśli były różnice zdań wewnątrz sojuszu, to jednak wewnątrz sojuszu to ustalano i później wychodził sekretarz generalny, tak jak teraz Stoltenberg, i przedstawiał stanowisko całego sojuszu. Natomiast tutaj mielibyśmy do czynienia z jakimś bardzo niebezpiecznym podziałem. Najlepsze jest to, że już następnego dnia rzeczniczka Białego Domu absolutnie dementowała, że w ogóle nie ma takich planów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko coś tutaj jest na rzeczy i stąd też pewne zaniepokojenie, no nie tylko w Polsce, w krajach bałtyckich też i w innych krajach wschodniej flanki NATO, tymi słowami Bidena. I ta jego rozmowa z liderami bukareszteńskiej dziewiątki pewnie miała przede wszystkim, że tak powiem, uspokoić, że niczego takiego nie planuje. Natomiast wydaje mi się, że jest takie niebezpieczeństwo, skoro on, rozmowa dotyczy głównie Ukrainy, on tak, przed spotkaniem z Putinem rozmawia, nie wiem, z premierem Włoch na przykład, po tym spotkaniu też z nim rozmawia, a dopiero później, następnego dnia zostawia sobie rozmowę z Zełenskim, najbardziej zainteresowanym. No tak, to jego cel jest oczywisty, żeby destabilizować NATO, rozbijać Solidarność, wybierać sobie takie państwa, które będą ewentualnie prorosyjskie albo nie będą rosyjsko-sceptyczne, pomijać Polskę. Pytanie jest takie, no bo jakby, pytanie jeszcze tutaj ostatnie jakby w kierunku Polski, ja tak dążę. Znaczy, dlaczego Putin, jakby ta Polska ciągle jest takim problemem dla niego, raz z powodów, które pan zakreślił, ale dwa, czy dlatego, że Putin widzi ewentualnie potencjał, jeżeli Polska by się mocno rozwijała gospodarczo, żeby rosła i próbowała odbudowywać swoje wpływy, może nie nawet na północy, ale bardziej wpływy na terenach dawnego teatru, można powiedzieć, pierwszej Rzeczypospolitej, tam gdzie jest jakby naturalne elementy, takie, gdzie Polska jest atrakcyjna kulturowo, jest atrakcyjna gospodarczo, jest atrakcyjna w ogóle jako państwo i czy Putin jakby działa tutaj prewencyjnie, znaczy boi się tego, że Polska mogłaby stać się w przyszłości państwem, które no nie będzie tak jak teraz przedmiotem jego gry, tylko po prostu podmiotem w grze międzynarodowej, czy bardziej chodzi o to, aby pstryczki w nos dawać NATO i sobie zabrać tam Ukrainę, być może Białoruś i na tym zakończyć? Znaczy, wydaje mi się, że to jedno drugiego nie wyklucza, bo chęć podporządkowania sobie pełnego Białorusi i Ukrainy przez Putina no, powoduje, że Rosja znajduje się w ostrym konflikcie z Polską, bo w naszym interesie jest absolutnie zupełnie coś innego. To, że Polska jest coraz silniejsza też gospodarczo, co się też przekłada na wpływy też polityczne, to, że te siły zbrojne polskie są coraz mocniejsze i że Polska jest tu głównym takim motorem napędowym wzmacniania całej wschodniej flanki NATO, no przeszkadza Rosji. To, że Polska zrywa z dostawami gazu z Rosji, że rozwija import LNG, że buduje Baltic Pipe, to jest szalenie niebezpieczne dla Rosji, bo to jest przecięcie, jeśli spojrzymy generalnie na połączenia energetyczne, ropociągi, gazociągi, to jeszcze w czasach zimnej wojny one powstały równoleżnikowo, czyli z Rosji, z dawnych Sowietów na zachód do zachodniej Europy. Natomiast teraz od kilku lat jest próba budowania, że tak powiem, południkowego systemu połączeń energetycznych, które przecinają te powiązania właśnie Starego Zachodu z Rosją, łączą kraje tutaj całego regionu i zwiększają ich bezpieczeństwo. Do tej pory, no proszę zauważyć, te gazociągi, które przebiegały przez Polskę, przez Czechy, Słowację, Węgry, one biegły ze wschodu na zachód, a nie było połączeń między Polską a Czechami, Czechami a Węgrami i tak dalej, między Węgrami a Rumunią na przykład i tak dalej, i tak dalej. Czy teraz jest budowany między Polską a Litwą też przecież gazociąg. Tego typu rozbudowa takiej sieci połączeń gazowych, właśnie południkowym, czyli gdzieś tam ze złóż na Morzu Norweskim, Baltic Pipe, Polska i dalej na południe, to jest niebezpieczne dla Rosji, bo to uderza w ich główną strategię energetyczną, więc to niewątpliwie jest jeden z głównych powodów, dla których dla Rosji Polska jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem i nie można wierzyć w to, że
bo pojawiają się także w Polsce takie opinie, nie, no ci Polacy to w ogóle ta dyplomacja, ona się cały czas musi uczyć, Rosjanie sobie nami głowy w ogóle nie zawracają, co jest oczywiście bzdurą, bo Polska jest atrakcyjna też właśnie ze względów historycznych, kulturowych, coraz bardziej ze względów gospodarczych. Jest takim centrum przyciągania właśnie tych nacji, które leżą na wschód od nas, czyli Ukraińców, ale też teraz przecież Białorusinów. To, co zrobił Łukaszenka paradoksalnie, być może po krótkim okresie jakiejś takiej dominacji rosyjskiej na tamtym terenie, i tak moim zdaniem w dłuższej perspektywie obróci się przeciwko Kremlowi. I ci Białorusini, którzy tak sobie żyli spokojnie, mówiło się, że są tacy zsowietyzowani, że im nie zależy czy wschód, czy zachód, grunt, że mają jakiś tam poziom socjalny i bezpieczeństwo, oni się teraz zmienią. Tak, moim zdaniem, tak jak wojna w Donbasie, tak jak pan wspomniał, że tak powiem zbudowała, dopiero teraz zbudowała, nie w 91 ta niepodległość, ona była podarowana, zbudowała państwo ukraińskie niepodległość i etos ukraiński, tak samo wydarzenia na Białorusi z przestrzeni ponad ostatniego roku, one tak naprawdę dopiero teraz budują nowoczesne i wolne społeczeństwo białoruskie. I to jest kwestia czasu. Które będzie miało naturalne tendencje w kierunku Polski. Tak, no bo oczywiście tutaj nie trzeba się zastanawiać wschód czy zachód, po prostu jeśli ktoś chce być wolny, nigdy nie będzie stawiał na sojusz czy mieszkanie w jakimś wielkim rosyjskim imperium, bo Rosja wschód oznacza niewolę, Polska Zachód generalnie oznacza wolność. No to prawda. Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Kuczyński, ekspert Warsaw Institute. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.